Oto kolejna część Let's Playa Yakuza 0. W poprzednim odcinku zakończyłem cały wątek, cały długi wątek z zabawą w nieruchomości. Jednak się nie pojawił, troszkę czasu trzeba. Albo nie mamy po prostu wystarczającej ilości kart telefonicznych, to też jest taka możliwość. Jeszcze przy okazji pokażę styl smoka, Dragon Dojimy. I tak, on to jest, jak zobaczycie pod kółkiem w prawym dolnym rogu, level pierwszy. I można tutaj hit, większa siła, więcej HP, źle. Więcej chyba, co to jest? No, coś związane z hit, nie wiem, zobaczmy, hit wave, hit retention, hit wave, gdzież to było? Coś z hit, chyba, wiem, nie jestem pewien na 100%, szczerze mówiąc, ale jest dobre. Czyli większy power, więcej HP, większa siła. Jeżeli zapełnisz wszystkie pola, to kółko się resetuje i tu wkraczasz na poziom drugi. I to można aż do 99, tylko no, to kosztuje miliardy. To kosztuje dziesiątki, to kosztuje chyba setki miliardów. Może i tysiące miliardów, może nawet jenów. Jeżeli ktoś chce to wbić na poziom 99, ja tego nie robiłem. Ale można. Jak najbardziej można. No, styl Dragon... Smok Dojimy, czy też popularnie styl Dragon. Yakuza 0 nie. A w innych Yakuzach można rozwinąć ten styl, można uzyskać dostęp do ciosu zwanego Tiger Drop. Tiger Drop jest najbardziej przegiętym ruchem, jaki znam. Po prostu to jest counter, jeżeli ktoś cię atakuje, naciskasz przycisk w odpowiednim momencie, który jest całkiem łatwo, relatywnie łatwo wyczuć, ten moment, gdzie trzeba nacisnąć, i postać, i wróg jest klepany bardzo mocno i traci olbrzymie ilości HP. To jest bardzo mocne i relatywnie łatwe, odwal się, relatywnie łatwe do wykonania. To jest strasznie przegięty ruch. No ale w tym odcinku ruszamy z wątkiem głównym, udajemy się do zasyfionego, może nie zasyfionego, do skromnego apartamentu Kiryu. Celem przemyślenia, czy rzucamy wyzwanie Awano i palimy się kompletnie w Kamurocho, bo oni nas będą chcieli wszyscy zamordować. Tachibana ma się ze mną skontaktować jutro, ale mam tu siedzieć, tak sobie siedzieć do tego czasu. Może jest jeszcze coś, co powinienem zrobić. Jutro wyruszę na ulicę w poszukiwaniu informacji. No, uczciwie, czy też normalne będzie założyć, że rodzina będzie mnie szukać, a jeżeli mnie znajdą, będę musiał walczyć. Będą mnie gonić ze wszystkich sił. Lepiej upewnić się, że jestem przygotowany dzisiaj, zanim to wszystko się zacznie. Czy jest jeszcze coś do zrobienia, nim walnę w kimono? Idziemy spać. No, teraz pójście spać to część przygotowań do jutra. Już świt. Kiryu nie wyda Tachibany. Dawać mi szefa Dojimy do telefonu. Szefie, tu Awano. Odnośnie tego, o czym mówiliśmy, muszę wykończyć Kiryu. Nie wyda Tachibany. A rodzina Dojima nie toleruje takich zachowań. Tak, rozumiem. Kuze. Żadnych sprzeciwów? Wazowa za urynki,
Nie rozumiem, dlaczego mnie pytasz. Wskazujesz na tego człowieka? Ja jestem tylko żołnierzem. Nie bądź taki, bracie. Upewniam się, że traktuję wszystkich równo. Rozumiem, że rodzina Kazama też to rozumie. Kashiwagi? O co ci chodzi? Nie musielibyśmy się w tym babrać, gdyby kapitan Kazamy przyprowadził nam Kiryu. Jeżeli rodzina Dojima go teraz załatwi, to znaczy, że każdy w rodzinie Kazama powinien polować jeszcze wytrwalej niż cała reszta. Mylę się? Nie, jest dokładnie tak, jak pan powiedział. W takim razie zacznijmy polowanie. Ok, dobrze. Shibusawa, no taki myślący bardziej kuzyn, no tylko chce bitki. Słuchaj, no. Znajdziecie Kiryu i przeprowadzicie go do mnie. Jeszcze teraz nie umrze. Chcę go żywego, na kolanach przede mną. Tam nisiki w tle. Zrobiło się poważnie, jak to jest w większości wątku głównego. Jeżeli mam badać sprawę, kiedy będę czekał na Tachibanę, powinienem trzymać się miejsc bez dużej ilości ludzi. A wtedy powinienem być gotów na spotkania z rodziną Dojima w dowolnej chwili. No, Dojina Gumi tutaj nas będzie szukać, będzie w witalnych punktach miasta. Dlatego zapiszmy tutaj stan gry najlepiej. Zagan już powiedział, że będzie tu bezpieczniej w ciągu dnia. Każda główna ulica roi się od jakuzy. Mówię ci, to zazwyczaj tak tu nie jest, skarbie. Lepiej znaleźć ciche, bezpieczne miejsce i przeczekać. Cholera, to rodzina Dojima są zbyt niebezpieczni. Lepiej znajdę inną drogę. No faktycznie jesteśmy poszukiwani i to ostro. Pan Shakedown też tam tupta. O, a i tak tam nie możemy pójść. Nie wiem, czy dialog będzie potrzebny. Idź, sprowadź tylu, ile możesz. Powiedz, że znaleźliśmy Kiryu. Tak jest. Wygląda na to, że nigdzie w mieście już nie jest bezpiecznie. Powinieneś wiedzieć, jak to się skończy dla ciebie, Kiryu. Opieranie się tylko ci zaszkodzi. To miejsce roi się od ekipy Dojima. Będzie się roić od ekipy Dojima już za chwilę. Nigdzie nie uciekniesz.
A ja żadnego wsparcia nie dostanę, więc nie ma powodu, bym się powstrzymywał. Teraz przejdźmy do zabawnej części. Do tej zabawnej części. Jest tak ci spieszna do twojej egzekucji? Żałosne. Zdrajca taki jak ty powinien przełknąć. Powinien się zamknąć i przełknąć to. To, co się zbliża. No, podwyższyliśmy nasze staty, więc całkiem nieźle to powinno pójść. Masz solo. Zawsze bawi. Tu gra nam wskazuje, gdzie powinniśmy iść. Jesteśmy cały czas w trybie bojowym. Kolejne walki. Właśnie, oni tutaj... Te walki już robimy na czas. Jeżeli... Nie zdążymy w tym czasie ich pokonać, to przyjdą posiłki, które no, mogą troszkę nam zaszkodzić. Reszta ludzi ma tylko uciechę z tego. Tu mamy tylko minutę. To się raczej już nie uda. Chociaż podczas wykonywania hit actions czas nie leci. Jeden. Drugi. Dobra, udało się. Trzydzieści sekund, no to już będzie bardzo ciężko.
No niestety, to się prawie na pewno już nie uda pokonać tego ostatniego ziomka w tyle sekund. Na, no, schrzaniłem to. A teraz mamy minutę. To może się już udać. Czy też się tak nie spieszą, żeby mu pomóc? Dobra, obity. No, coraz więcej ich jest. Na 30 sekund to ludzie. Tak to się załatwia w Japonii. Jary, jary, dezy. Pan Boczek też przyszedł. No jak przyładuję, to boli. Takie sumo lokalne. Niestety się nie udało. Wypad. Dobra. Tyle na razie szybkich bitew. W tym wątku oto głównym. Czy ich zgubiłem? Tak długo nie pociągnę. Jest ich zbyt wielu. Nigdy nie... Tu slip teaserka, no jak już za czego nieco. Nigdy nie wiesz, kobiecie. Jak pozostaniesz na ulicach, to znajdą się w mgnieniu oka. Jeśli chcesz, to wstąp na chwilę do klubu. Co? Plan budynku jest dość niezwykły. Tylne drzwi prowadzą prosto do kanałów. Możesz stamtąd wydostać się z miasta i nikt cię nie zauważy. Dlaczego mi pomagasz? No to rodzina, bo rodzina Dojima cię ściga.
偉そうにしてさ。そいつら好きなやつなんてこの町にはいないよ。Te knajki myślą, że są panami tego miasta. Nie znajdziesz żadnego uczciwego człowieka w Kamuroczu, który by ich nie nienawidził. Poza tym byłoby szkoda, gdyby Yakuza załatwiła takiego młodego ogiera jak ty. Ale jeżeli masz jakieś lepsze alternatywy, to proszę. Możliwość poruszania się w podziemiach to byłoby coś ważnego, ale czy mogę jej zaufać? Może być pułapka, ale nie mam wielu innych opcji. Dobrze, prowadź. Tędy, skarbie. I ruszaj żwawo, zanim nas złapią. Nawet nam podrzucają przedmioty do leczenia. Proszę, proszę. No, nie żartowałaś, mówiąc, że to jest dość niezwykłe miejsce. Po co mam dostęp do czegoś takiego? Słyszałam, że poprzedni właściciel nie był specjalnie uczciwym biznesmenem. Nie wiem, czego tak się obawiał, ale chciał szybkie drogi ucieczki. Śmierdzi, ale jest przydatne. Dokąd prowadzi? Podobno do placu teatralnego. Nie wiem, nigdy tam sama nie szłam. Nigdy nie sprawdzałam. Ale musi gdzieś wychodzić z powrotem na ulicę, inaczej nie byłoby to specjalnie dobre, sekretne przejście. Teraz ludzie do Jimmy pewnie krążą wokół tego klubu, szukając się. Dzięki temu przejściu wyjdziesz gdzieś indziej i to ich pewnie trochę zmyli. Miejmy taką nadzieję i dziękuję. Mam u ciebie dług. Gdy będę zdolny chodzić po Kamurocho i nie będą na mnie polować, wrócę tu jako płacący klient. Wybacz, Ogierze, ale nie wydaje mi się, by ten dzień nadszedł. Gnoju. Sprawia, że to jest zabawne. Ta kobieta pracowała dla ciebie. Powiem ci coś.
Yakuza to nie jest jak boks. Człowiek, który zostanie obity, nie jest przegranym. Człowiek, który w stanie wszystko przetrzymać, który nie jest w stanie przetrzymać, to ten, który przegra. Co ty na to? W świecie Yakuzy nie ma knockdownów. Tyle ci powiem, Kiryu. Dla mnie palec lub dwa nic nie znaczą. Awano i Shibusawa staną się kapitanami? Nie obchodzi mnie to. Dopóki żyję, wstanę po więcej. Dlatego ty, taki gnojek jak ty, nie mogę takich ludzi znieść. Gin. To jest druga walka z Kuzę. Pierwsza była na końcu rozdziału pierwszego. Litości. Miota nim jak szatan. Zresztą pałą to... Przy okazji pytanie, jak sądzicie, kto jest finałowym bossem Yakuza Zero? Jeszcze troszkę nam, no troszkę, ładne mi troszkę. O, minąłem to nas trochę fartownie. Przekleństwa. Wracaj tu. Pożałujesz tego. Teraz miałeś szansę mnie zabić. Tak jak ci powiedziałem, nie mógłbym tego być dalej jak Yakuza. Kazama-san wiedział to. Wiedział, zanim to nawet zacząłem. Dlatego nie chciał, żebym dołączył. Prawdziwy Yakuza to ktoś bardziej taki jak ty. Ale nawet ktoś taki jak ja ma swoją dumę. I będę się jej trzymał. Kiryu, ty... Nieważne ile razy staniesz mi na drodze. Bardzo ważny moment.
Kiedy Kiryu tak bardzo wyraźnie komunikuje, że ma swoje zasady, podąża swoją własną drogą. Wychodzi z kanału Watu Techno. Przy okazji, jak Kuze wciągnął motor do kanału? Co to za miejsce? Wychodzi z kanałów, a tu Awano dansuje. Czekałem na ciebie, wiedziałem, że Kuze znowu zawiedzie. Co ty wyprawiasz? Nie widzisz? Tańczę se. Wiesz, że nie zadzwoniłeś do mnie wczoraj. Czekałem całą noc przy telefonie. Nie stój nas taki znudzony. Rusz tyłek, potańcz z nami. Co to za żarty? Czy nie próbujecie mnie zabić? Jak się skończyliśmy, to idę. Nie mam czasu na zabawę z tobą. Music stops. Pomalutku, Kiryu. Wiesz, jestem ci naprawdę wdzięczny. Wdzięczny? Kapitan Kazama i porucznik Kuze dali mi amunicję, by załatwić dwóch ludzi, którzy stali mi na drodze od długiego czasu. Nie, ty dałeś mi amunicję, by... Z mojego punktu widzenia jesteś moim szczęśliwym amuletem. To jest mój punkt widzenia, Kiryu. Chcę, żebyś... Chcę ci pomóc troszkę zwrócić tego długu. O co chodzi? No, dzięki Kiryu Awano mógł kręcić własne wałki i usuwać ludzi, którzy mu stali na drodze. Poza tym i tak nie masz gdzie uciekać, gdy stąd wyjdziesz. Wysłuchaj mnie. Czy będziemy walczyć za Wano? To taki bardziej Lovelas. Dobrze, mów. Wiesz, myślałem o tym trochę po twojej pierwszej walce z Kuze. Poszedłem na golfa do klubu Koshu. Rewelacyjne miejsce. Do czego zmierzasz? Może nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale te obiekty golfowe serwują zaje bardzo dobre jedzenie. $18 potem curry i sauna. Gdy tego posmakujesz, pozostałe przyjemności świata to bardziej przypominają żart. Nie interesują mnie rozmowy o hobby. Przejdź do rzeczy. Ja
Ale młody i niecierpliwy, wiesz, świat ma dużo niepotrzebnego, dużo szajsu, który wydaje się być bez znaczenia dla czegokolwiek, ale potem się okazuje, że w dłuższej perspektywie staje się naprawdę ważny. Wiesz, wracałem z tego golfa i zrobiłem mały objazd. Odwiedziłem stare miejsce twoje i Nishikiyamy. Nie. Gdy słyszałem, że gdy dowiedziałem się, że Kazama zajmuje się tym miejscem, pomyślałem sobie, że będzie całkiem dobre, ale nie, przypominało bardziej psiarnię. Sierociniec Słonecznik, staruch, który tym zarządzał, wyglądał na całkiem energicznego, jak na jego wiek. Draniu, coś tu zrobił sierocińcowi. Spokojnie, chłopcze, nic nie zrobiłem. Powiedziałem, że pracuję z Kazamą i dałem mu drobne kieszonkowe, jakiś milion. Facet zaczął płakać, uroczy staruszek, ten cały opiekun. Ołano, przysięgam. Nie chciałbyś zasmucić tego niewinnego człowieka z powodu tego, co zrobiłeś, prawda? Czy wyrażam się wystarczająco jasno? Nawet jeżeli uciekniesz stąd żywy, nie masz gdzie uciekać. Wiem wszystko o tobie, o twoich przyjaciołach, gdzie mieszkasz, gdzie dorastałeś, gdzie jest twoja ulubiona knajpa z ramen. Słuchaj, to nic osobistego. Rodzina Dojima zawsze rozdziela odpowiedzialność. Rodzina Kazama pisze scenariusz, klan Kenno to mięśnie, to jest oczywiście kuze. Nudna robota papierkowa to sprawa Shibusawy, a ja... Public relations, wymuszenia, to moja działka. Słuchaj, Kiryu, nie jestem tak jak stary kuzyn. Guzik mnie obchodzi to, jak powinien żyć, jak prawidłowo, jak jest właściwe życie jakuzy. Chcę jeść dobre jedzenie, ubierać się w przyjemne ubrania i zapierniczać po autostradzie superautem. Jeżeli siedzi obok mnie gorąca dziewczyna, to jeszcze lepiej. Bycie jakuzą to kariera dla mnie. To dla mnie kariera, praca, mój środek do tego, jak cieszyć się życiem. Dołącz do mnie, Kiryu. Daj mi tego cudaka od nieruchomości Tachibana, a będziesz w wygrywającej drużynie. Ustawisz się na łatwe życie na ulicach. Jeżeli nie, to umrzesz bolesną, bezsensowną śmiercią. Nie.
Ledwo co się wygrzebałeś z tej psiarni razem z Nishikiyamą, prawda? Nie ma sensu odrzucać teraz z tego. Nie ma sensu marnować teraz życia, co nie? To jest twój pomysł na wymuszenie? Co ty? O, przekleństwo. Co za żart. Czemu Awano zabił ją, a nie Kiryu, nie mam pojęcia, nie pytajcie mnie. Zaraz do niej dołączysz. Setka chłopców do Jimy jest przed wejściem, wszyscy mają broń. Może być tylko praca, ale jestem dokładny w swojej pracy. I co teraz, Kiryu? Wyjdziesz i zostaniesz podziurawiony? Czy będziesz ścigać swoje marzenie razem ze mną? Wybieraj. I co? Nie ma tu żadnego wyboru. I wychodzę stąd. Co? Możesz myśleć, że mną wstrząsnąłeś. Ale nie obchodzi mnie, czy będę żył, czy umrę. Chrzanisz głupoty. Ty decydujesz na podstawie tego, co jest zabawne, a co nie. Ja decyduję na podstawie tego, czy to kocham, czy tego nienawidzę. Wychodzę, a powód jest prosty. Nienawidzę pomysłu dołączenia do kogoś takiego jak ty. Kiryu, ty dumny gnojku. Szczerze mówiąc, wolałbym raczej, żeby mnie zastrzelili. Awano troszkę nam nie powiedział prawdy. Był tak pewny, że Kiryu dołączy, że... Prośby nie działają na takich idiotów. Powinienem był to przewidzieć. Siada. Już po nas, jeżeli ktoś cię zobaczy, ale... Siadaj. Trzymaj głowę nisko i... ukryj się. Miałem nadzieję, że trafię na ciebie, jeżeli będę śledził Awano. Miałem szczęście. Jeśli ty rozumiesz, co ty robisz? Jeżeli się w to wmieszasz, też będziesz celem. Zamknij się. To jest ostatni raz, kiedy mogę ci pomóc. Każdy cel, każdy zakątek mają obstawione. To jest nasza jedyna szansa, by cię wydostać z Kamurocho.
Gdzie jedziemy? Poza Tokio. Nie zapewni ci bezpieczeństwa, ale kupi nam trochę czasu. Chyba jednopasmowa ulica. Kiryu, dojechaliśmy. Wstęp zbroniony, jeżeli ktoś się nie domyślił. Niski. Gdzie my jesteśmy? Nie wiem. Po prostu jechałem przed siebie. Chcesz jednego? Dzięki. Dalej ją mam. Zatrzymaj. Nie będę prosił o zwrot. Ach tak. Rozkoszuj się nim, bracie. To twój ostatni dymek. Niech się liczy. Co ty robisz? Trochę za daleko jak na żart. Dalej, bracie. Odłóż to. Przestań. Za późno, to jedyny sposób. Jak do tego doszło? Kiedy wszystko się tak spieprzyło? Nishiki, to są rozkazy rodziny? To nie ma nic wspólnego z tym. Wiesz, co robią z tymi, którzy zadzierają z rodziną. Rodzina Dojimy to eksperci, jeżeli chodzi o dawanie przykładu. Wiesz, jak bardzo potrafią torturować człowieka, zanim go zabiją. Upewniają się, że będzie długo żył. Że będzie się trzymał życia. Będzie bolało tak bardzo, przez tak długo, jak to tylko możliwe. Każą ci patrzeć na to, jak robią na tobie sekcje. Kiedy złamią w tobie ostatnią już część. Te ciała ludzi, które są znajdowane. Nawet nie można poznać już w nich człowieka. Kiryu, nie mogę pozwolić, by ci to zrobili. Jestem twoim przysięgłym bratem, nie pozwolę, by ci to zrobili. To oznacza zdrada rodziny Dojima. Gdy ciebie ścigają, nie będziesz wolny. Nie ma żadnego statutu i ograniczeń w Jakuzie. Wiesz przecież o tym. Ja również nie nadaję się na Jakuzę. I również Kazama razem z nami, ale przynajmniej ocalę cię od śmierci w bólu.
Zakończę to dla ciebie. Zrobię to szybko. To jest jedyne, co mogę zrobić. Przepraszam, bracie. To moja wina, że cię w to wciągnąłem. Bracie. Mam jedną prośbę. Po tym, jak mnie zabijesz, przynieś im moją głowę. Użyj jej, by wywalczyć sobie pozycję na szczycie klanu. Obiecaj mi. Wybór należy do ciebie. Co jest? Nie patrz na mnie. Bądź mężczyzną i zrób to. Nie dotrzesz na szczyt płacząc. Co jest? Wyceluj dobrze. Jeszcze nie umarłem. Nie mogę tego zrobić. Jak mógłbym cię zastrzelić? Bez ciebie zawsze będę niczym. Nie będę Yakuzą. Gdyby nie ty, już bym nie żył. Bez ciebie jestem niczym, jestem bezużyteczny. Ja również. Jesteśmy tacy sami. To znaczy, że obaj jesteśmy jeszcze dziećmi. Wplątaliśmy się w taką aferę, zrobiliśmy problemy Kazamie. Myślimy, że gdy umrzemy, to wszystko się naprawi. Zapomnij o tym, czy nadawałem się na Yakuzę. Nawet nie byłem jeszcze wtedy mężczyzną. Zobacz. Rzucam tekstami o tym, że zakończę to szybko. Jestem taki żałosny. Naprawdę. Nie możemy być wiecznie dziećmi. Kiryu, my razem moglibyśmy. Zapomnij, że mnie dziś widziałeś. Zapomnij to wszystko. Muszę iść. Co? Co ty chcesz zrobić? Wracam do Kamurocho. Jest tam jeszcze coś, co muszę zrobić. Kiryu, nie możesz. Na pewno cię zabiją. Nie, to jest życie, które mi właśnie dałeś. Chcę sprawdzić, jak daleko w nim zajdę. Nishiki, pozwól mi zrobić to, co muszę zrobić. Ty i ja skończyliśmy tu. Od tego momentu nie jesteśmy już przysięgłymi braćmi. Nie chcę, żebyś miał więcej wspólnego ze mną.
Tak zakończył się rozdział 6. Zarobiliśmy w nim 14 miliardów jenów. Czterokrotność wartości radiowej Tokyo Tower. To jest to czerwone, jeśli dobrze pamiętam, przypominające wieżę Eiffla. Oprócz zakończenia, ta scenka jest moją ulubioną w Yakuza 0, gdzie naprawdę no, Nishiki jest tak zdesperowany, że zamierzał literalnie zabić Kiryu, by go uratować od bólu, od cierpienia. To jest poważna desperacja. No, przemówiła do mnie ta scena, trafiła do mnie ta scena. Każdy oczywiście sobie wyciągnie własne wnioski z tego, lub nie. Ale dla mnie osobiście, oprócz zakończenia, które jest no naprawdę grand, że tak powiem, bo właśnie w tym, bez spoilerów, najmocniej do mnie przemówiła. No właśnie. Dlaczego? Chyba nie muszę mówić. Poprzednio w opowieści gromadzimy. Sotenbori, nocny raj. Kabaret Grant, jego menadżer Goromajima. Ale w cieniu świateł neonów przeznaczenie Majimy jest sterowane przez mężczyznę zwanego Sagawa. 3 lata temu Majima był Yakuzą w Kamurocho. Ale kiedy sprzeciwił się rozkazom swojego szefa, został wymazany z rodziny, torturowany i wypędzony. Teraz jego ceną za powrót do Yakuzy jest dokonanie zabójstwa na rozkaz Sagawy. Imię celu Majimy to Makimura. Ale gdy inni Yakuza pojawiają się i zaczynają jej grozić, Majima zaczyna chronić życie, które miał zakończyć. Ale nie ma tolerancji dla zabójców, którzy nie mogą zabić. Jego wybór będzie miał konsekwencje. W tym momencie kończymy odcinek. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku Let's Playa Yakuza 0.